że jesteśmy na Skowsku. Chciałem wam pokazać jeden bardzo ciekawy efekt. Błyskawica między oknami. Aj, no. Ekstra to wygląda. Witam serdecznie, z tej strony Czaberdach. Znowu gramy w Stalkera Mod Misery. Chcę wam... Trochę głośno jest to muzyka. Chcę wam pokazać, co już zdobyłem. Zdobyłem dwururę, albo jakiś... Nie wiem, czy to jest dwurura. W każdym razie jakaś strzelba. Zdobyłem PPSH 40 bodajże 1. Z II wojny światowej rosyjska broń radzieckiej armii. Znalazłem dwa obrzyny. One się troszkę różnią. Pokażę wam. Chcę wyjść na zewnątrz, pokazać wam, jak to się prezentuje w dłoniach. No nie będę wam pokazywał pistoletów, bo to nie ma chyba sensu za bardzo. W każdym razie, na początku byliście chyba świadkami tego, jak zakupiłem kurtkę i trochę amunicji do pistoletu i z takim wyposażeniem wyruszyłem w zonę. Okazało się to straszliwie bezsensowne, co pokażę wam na następujących za chwilkę momentach. Idę w każdym razie na polowanie. Muszę zapolować, bo UPD kosztuje ponad 4000, a ja się wydałem na amunicję i jakieś ubranko. I teraz zostałem gołodupcem. Potrzebuję po prostu zabić jakiegoś zwierzaka, wyciągnąć z niego wnętrzności, skórę i tak dalej. Jest. Jakieś koty są do cholery. Cześć, świnki. Świnki. Dobrze, do cholki. Cholera. No przecież strzelam do ciebie. Trzeci magazynek. Dobra, ja też jestem blisko zgonu, nie przejmuj się. Dobra, padło stworzonko. Nie wiem, czy ja też nie padnę. Bierzemy. Dobra, nawet z tymi dziwnymi przeciwnikami prawie mnie to kosztowało życie. Dobra, chyba sobie... O, idą następni. Dobra, ja podejdę bliżej jednak. To może być okazja do... zarobku.
niezbyt uczciwego. Minął się, no nie, jest, jest, jest. Zaczęli do się. Zaczęli strzelać do psów. Ja nie strzelam do was. Nie strzelam. Ja ta cholera. No nie strzelałem do was przecież. O cholery jasne, już nie żyję. Czy dojdzie do spotkania? To jest pytanie. Z czego oni strzelają do cholery? Jestem blisko zgonu, ale postaram się save'nąć jednak. Tak, zdecydowanie stamina mi się gorzej już odnawia. Tutaj są ci goście. Czy on zacznie do mnie strzelać, jak zwykle? Tam mamy mutanta, dobra. O nie, już go... Za co? O Boże. Ja wiem, czym to groziło, jeżeli bym tego nie zrobił. To już wszystko. To powinien być... Ajajaj. Już chwila, moment. O Boże. Tragedia. Zabili mnie. Okej. Nie. Dobra, szybko przeszukać. Wziąć wszystko. O, zaczynają strzelać. Inwentory. Co on miał? Miał jakiś pistolet w kiepskim stanie. Jakieś monety. Dobra, ale ja nie wszedłem teraz oglądać, co on miał. Jest tuż, tuż. Dobra. Coraz mniej amuny i coraz bardziej jesteśmy napromieniowani. Dobra, śmierć. Prosienie. Okej. Okay. O, już się zaczęło? Przeładuj. What the f... cholerę. Pasienie. No dobra, oprzyj się. What? Co to było? I się otaliło. Później okazało się, że w tej grze bardzo opłaca się... Dobrze, ja już wszystko wziąłem, nie ma sensu wam tego prezentować już. Opłaca się eksplorować. Tam, gdzie wiem z fabuły z normalnej gry, gdzie wiemy, że są poukrywane schowki z różnymi, czy bronie, czy jakieś inne przedmioty, teraz w tej wersji, w tym modzie, tego tam nie ma. Tu gdzieś strzelają chyba. Przynajmniej tak mi się wydaje. Tak wygląda mój shotgun, o którym właśnie chcę zaraz poopowiadać. Więc znalazłem parę
schowków, co było dosyć trudne, ale zarazem o wiele łatwiejsze niż polowanie na zwierzęta, posiadając praktycznie nic. Bo ten pistolet to tak naprawdę w walce tutaj z tymi monstrami to jest absolutne nic. Autentyk nie ogarnia pistolet. Jest za słaby. To jest na śmietnik się nadaje. W każdym razie znalazłem parę takich skrydek, wróciłem się, sprzedałem. Trzeba też patrzeć, u którego sprzedawcy co sprzedawać, bo naprawdę ten od spożywczych rzeczy skupuje spożywcze dużo, dużo drożej niż ten od broni, więc trzeba wiedzieć, po prostu sprawdzić cenowo i po dobrej cenie posprzedawałem sporo tych rzeczy, między innymi marihuany 5 gramów znalazłem, więc 5 paczuszek opchnąłem za ładną cenkę. No, pozbyłem się tym samym protekcji psychicznej, ale nieważne. I kupiłem sobie za zarobioną w ten sposób kasę tego Shotiego. Plus trochę amunicji do niego. Tak wyposażony, nie stać mi już było na żadną kurteczkę, tak wyposażony poszedłem znowu w zonę. No, oczywiście nie obyło się bez znowu paru faili. Oraz jednego zdarzenia, które też wam pokażę, które wam i ten filmik wam wyjaśni, skąd mam to wszystko. Ale zanim pokażę wam ten filmik, chcę zaprezentować, jak wyglądają bronie w łapkach. Więc ten pistolet to już kojarzymy, prawda? W świetle dziennym jeszcze go nie widzieliśmy. Tak się przycelowuje. Bardzo fajnie, wszystko jasno i klarowno widać przy celowaniu, nie ma jakoś takiej z boku, z ukosa perspektywy. Cyk, wziernik i wiemy, gdzie strzelamy. Czytelnie. Ale co ja będę tu pieprzył? Chcę wam pokazać ta strzelba na przykład, jak wygląda. Przeładujmy. Tak, dwururaz, raz, zdecydowanie, tylko pionowa, nie pozioma. I też wziernikowy. Tylko że ta broń jest do dupy, bo po prostu ma tragedię, jeżeli chodzi o jakość. Zniszczona jest. Ładne ma za to wzorki z boku. Dobrze, dalej. Następny obrzyn. Niech będzie obrzyn. Obrzyn w kiepskim stanie. Drewniana, brązowa, drewniana rączka. Przeładujmy. Ciach. Ciach. Elegancko to wszystko wygląda, rusza się, mechanika tych broni jest po prostu genialna, ale zobaczmy, jak wygląda ten. Zobaczcie, totalnie się różni, ta sama broń, a totalnie się różni już wyglądem. Oczywiście przeładowuje się tak samo. Ciach, za... I gotowy do strzelania. I tak się celuje. Trochę, to akurat trochę nieczytelnie. Dobrze, jeszcze tego PPSH. Chcę wam samemu sobie również pokazać. Elegancko to wygląda. Jeszcze raz. Ciach, ciach. Trochę to sztywno wygląda, ale to są bronie modowskie. Jak się celuje? Bardzo sympatycznie. Tylko niestety jest też zniszczony. Więc ładuję mojego Shotiego. Ja pójdę sobie odnieść broń. A wy obejrzycie w tym momencie, jak zdobyłem cały ten ekwipunek. Szczerze mówiąc, to niesamowitym fartem i chyba tylko dzięki temu jestem szczęśliwym posiadaczem takiego arsenału. Oczywiście nie mam amunicji do tego, ale to już mniejsza kwestia. Także miłego oglądania.
видел одного. Все, он готов. Мочись! Всем спасибо, все свободны. Можно передохнуть маленько. Всем спасибо, все свободны. Слушаю тебя.